Dzień pełen radości, uśmiechu. Dla wszystkich, oczywiście przede wszystkim dla dzieci, bo jest to sportowy dzień dziecka i taki ten obieg ma być dla dzieci, dla rodzin, ma być radosny, wesoły i dostępny dla całych rodzin. A dla nas, dla tych, którzy budowali, dla tych, którzy projektowali, którzy nadzorowali, dla tych, którzy będą korzystać i tych, którzy to wszystko wymyślili, chwila olbrzymiej satysfakcji z tego, że myślę, jeden z najfajniejszych obiektów tego typu na świecie, na pewno najfajniejszy wielofunkcyjny obiekt sportowy w Polsce, będzie dostępny dla wszystkich Opolan. Infrastruktura sportowa w Opolu pięknieje, ale przede wszystkim coraz bardziej jest dopasowywana do potrzeb osób, które z tych obiektów korzystają. I właśnie tym obiektem bez wątpienia jest hala i cały jakby Opolski Park Sportu. Dlaczego o tym mówię? Z tego tytułu, że już od samego początku, czyli od koncepcji, wszystkie pomysły były realizowane przy udziale różnych środowisk sportowych, którzy wyposażali nas w wiedzę, na co warto zwrócić uwagę, aby otworzyć właśnie obiekt, który będzie im w przyszłości służył w pełni tego słowa znaczeniu. Wachlarz możliwości tutaj na tym obiekcie jest bardzo szeroki, począwszy od boiska wielofunkcyjnego, orlika, pantraku, skatepula, poprzez cały park do sportów siłowych, no i oczywiście sama hala. Rozkręcamy się i z każdym dniem w czerwcu obiekt powinien osiągnąć już pełną funkcjonalność, pewnie kolejne strefy będą udostępniane, ale jak widać mieszkańcy dopisują, także tylko się cieszyć.